Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Więc jakby jest taka baza i to jest to przywiązanie, które wynosimy z domu, no i później na to nakładają się różne kolejne doświadczenia już poza domem. Czy to oznacza, że my możemy zmienić w dorosłym życiu nasz styl przywiązania? Czy ta baza jest na tyle plastyczna, że my czasem nieświadomie wchodząc w jakąś relację, a czasem bardziej świadomie analizując swój styl przywiązania, czy też pracując ze specjalistą, możemy sprawić, że staniemy się bezpieczni, lub w drugą stronę, może nasz bezpieczny styl nagle zostanie zaburzony. To też jest jakaś obawa. Tak, obie te rzeczy są możliwe. Jeśli chodzi o, może zacznę od tego, jak właśnie trochę poprawić swój styl przywiązania, no to niestety to jest bardzo trudne. To znaczy te style przywiązania, które wynosimy z domu, no one są takie względnie stałe. To nie znaczy, że nie da się ich zmienić, ale no nie wydarzy się to w wyniku, nie wiem, przeczytania jednej książki albo wysłuchania jednego podcastu, ale możemy z tym pracować i możemy by starać się to zmieniać, to zajmuje zwykle kilka lat, więc tutaj nie możemy się szykować na takie szybkie zmiany, ale jeżeli chcemy, jakby identyfikujemy taki kłopot, zauważamy to u siebie i chcemy to zmieniać, to jest możliwe, wymaga właśnie pewnej dozy pracy i determinacji. Oczywiście może tu przyjść z pomocą psychoterapia, ale można też to robić samodzielnie, obserwując uważnie samego siebie, reflektując nad tym, co ja robię, dlaczego to robię, jakie uczucia mnie do tego prowadzą, co się we mnie pojawia, kiedy ktoś się zachowuje tak. I stopniowo dzięki temu też doświadczać bardziej bezpiecznych relacji, no bo to jest tutaj tak naprawdę kluczowe, że żeby ten styl przywiązania się zmienił, no to nie wystarczy samo myślenie i analizowanie, ale też w wyniku tego myślenia, analizowania, zmiany własnego zachowania, my potrzebujemy doświadczyć takich bezpiecznych relacji, potrzebujemy doświadczyć tego, że ludzie, nie wiem, nie zawsze mnie odrzucają i opuszczają, albo z kolei nie zawsze jakby bliskość mi zagraża i mnie krzywdzi. Tylko potrzebujemy doświadczyć tych bezpiecznych relacji. I wtedy w wyniku tego, że sobie trochę to poukładamy w głowie, trochę dodamy refleksji na temat tego, dlaczego w jakiś sposób się czuję, dlaczego w jakiś sposób się zachowuję, będziemy starali się to zmieniać i dzięki temu będziemy mogli doświadczyć innych relacji niż do tej pory, to jest drogą do tego, żeby zmienić właśnie ten styl przywiązania przez takie różne doświadczenia, które będą konkurowały z tym z wczesnego dzieciństwa. I oczywiście też, tak jak powiedziałaś, niestety może być tak, że ten bezpieczny styl przywiązania zmieni się na któryś z tych pozabezpiecznych. To są stosunkowo rzadkie sytuacje, no bo jednak właśnie ten styl bezpieczny jest taką fajną bazą, która chroni przed trudnymi doświadczeniami, przed traumatycznymi doświadczeniami, w sensie przed taką destrukcją tych traumatycznych doświadczeń, ale no oczywiście nie uchroni nas całkowicie i może się zdarzyć tak, że w wyniku właśnie jakichś takich traumatycznych doświadczeń w relacjach, no to nasze bezpieczeństwo, ten nasz styl przywiązania bezpieczny zostanie zaburzony, no i wtedy trzeba go spróbować odbudować, co może być o tyle łatwiejsze, że jeżeli już wygenerowaliśmy na początku ten bezpieczny styl przywiązania, no to mamy bardzo dużo doświadczeń, do których możemy sięgnąć z tego wcześniejszego czasu, które nam pokazują, no, że jednak ci ludzie są jakoś godni zaufania, a my może jednak jesteśmy warci właśnie miłości, opieki i troski. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.